czy mam dobre samopoczucie, czy złe. No, dobry lekarz stosuje często metody, no takie, jak go nauczyła sztuka i często musi ingerować w ciało pacjenta i różne rzeczy. No, no niestety tak też wygląda problem lustracji. I zawsze mówię, kto dla mnie jest wzorem. Tu mówię, że nie jestem specjalistą spraw polsko-niemieckich, ale w jednej sprawie myślę, że tak, to jest sprawa lustracji w Niemczech. Bo czego możemy się uczyć o naszych zachodnich sąsiadach? Że kiedy pan mur berliński w 1990 roku, Niemcy postanowili to wszystko otworzyć. I kogo postawili na czele? Pastora, czyli duchownego ewangelistyckiego, Joachima Gaucha, który po co, że raz, że zrobi to uczciwie niż politycy, bo politycy zawsze mają tendencję jedną teczkę schować, drugą pokazać i manipulować, a druga, że wypracuje normy moralne. Joachim Gauch wypracował. I co się ostatnio stało? Lustracja trwa 21 lat i rząd niemiecki zadecydował, że jeszcze o następne 9 lat jest przedłużona, czyli 30 pełnych lat. I kogo obejmuje? Nawet nauczycielki w przedszkolach. Więc dlaczego wielcy politycy nasi nie jadą do Niemiec, do swoich braci, do Angeli Merkel i nie pytają, jak oni to robią? Więc w tej sprawie jakoś Niemcy nie są dla nas wzorem, w innych sprawach tak. Więc trzeba zobaczyć, co zrobili. Byłem w Czechach 4 lata temu, pisałem to w Gazecie Polskiej. U nas jak się idzie do IPN-u, to zakazane. To tak jak wizę amerykańską się wyrabia. Odcisk palca, oko trzeba dać. No ja już żartuję tutaj, ale przechodzi się przez całą procedurę. Nie wolno, nie dotykać, nie ruszać, zaczernione, zamazane. A byłem w Czechach, to mówią, proszę bardzo, co się zainteresuje? No i szufladę wyciągają i cała ta agentura w jednej szufladzie jest. No, to jest inne podejście, czyli po prostu przeciąć czerwoną pajęczynę. Kiedy Joachim Gauck na panelu, w którym uczestniczyłem, był zapytany, o co w tym wszystkim chodzi, on użył takiego określenia, przeciąć czerwoną pajęczynę. Raz na zawsze. To dosyć dobrze. Panie pajęczynie. Nie muszę się wypowiedzieć to, co będzie w Katowicach. No, jestem proboszczem w Lipicach, więc obok. No niestety, no i dla mnie smutne, że nowy metropolitą, zamiast jest taka gama naprawdę uczciwych, rzetelnych księży do wyboru, do koloru, z różnych stron Polski, którzy mogliby tam być, bierze się kogoś, za kim się ciągnie cała historia tajnej współpracy, donosy na Kazimierza Świtonia. No i teraz później powiedzą, że kto jest winny. A no, historycy są winni, PN jest winny, Gazeta Polska jest winna, wszyscy są winni, tylko nie ci, co współpracowali z SB i ich no, tajni funkcjonariusze. Jeszcze jedną rzecz chcę powiedzieć. Dlaczego ja postanowiłem w ogóle radykalnie odciąć się od środowiska Gazety Wyborczej? Bo kiedy po raz pierwszy trafiłem do tych akt, ja dopiero zrozumiałem, jakim kłamstwem nie tylko było to, co zrobił generał Kiszczak, to, że ich w ogóle nie pociągnięto do żadnej odpowiedzialności, że żyją sobie spokojnie, nic się nie dzieje, żadnej kary nie ma, ani za strzelanie tu pod stocznią gdańską, ani za Gdynią, nic, konkretnej kary nie ma. Do dzisiaj nie wiadomo, jak zginął ksiądz Jerzy Popiełuszko, więc wszystko jest ukryte. Tylko o co chodzi? Że kto się pierwszy w tych aktach zanurzył? A w tych aktach pierwszy się zanurzył Adam Michni, który w 90 roku dostał zgodę wraz z trzema innymi, w tym jeden z nich był tajnym współpracownikiem, profesor Holzer, który oczywiście się nie przyznał do tego. I oni tam zeszli do tych archiwów, wtedy jeszcze była SB, funkcjonowała w czasach rządu Tadeusza Mazowieckiego przez parę miesięcy. Oglądali co chcieli, zobaczyli co chcieli, nie ma z tego, no to już pan powiedział, nie? Nie ma raportu i Adam Michni się wynurzył i powiedział, nie wolno, nie wolno, nie dotykać, jak to rusza, to jest wariat, to czoło, tam jakiś szajbus i tak dalej. Tak lansowała to środowisko, to nie chodzi o to, że to konkretnie Adam Michni. Ile było tekstów w Gazecie Polskiej, w Gazecie Wyborczej, przepraszam. A w Gazecie Polskiej czy w innych mediach były znowu teksty broniące lustracji. Cała wojna o tą lustrację. Według mnie ona tkwi do dnia dzisiejszego. O co tu chodzi?
bo ci, co mają władzę i mają te akta, to oni mają na smyczy pewne osoby. I ci, co chcą rządzić, mają na smyczy, a gdzie jest kontrol? No, tam jest w Moskwie, tam jest główna centrala pociągania za sznurki, mianowania ministrów i biskupów niektórych. Tak, dla mnie. Jeszcze może tak, może jeszcze trzy pytania, tak, bo tu już za długo trwa, schodzimy na takie tematy, że mnie tu spalą na stosie. Chciałam kilka zdań powiedzieć, jeśli można. Tak. Resy to także wielokulturowe dziedzictwo Rzeczypospolitej. Tak. W zeszłym roku odbyła się konferencja międzynarodowa na temat stanu badań nad wielokulturowym dziedzictwem Rzeczypospolitej. Niestety kompletnie nienagłośniona w mediach. Ministerstwo Kultury wydało dwa tomy referatów. Miałam przyjemność tam reprezentować Łoczbę. I pozwolę sobie się potem dać taką odliczkę tego referatu. Ale ani słowa nigdzie. Rok przedtem, w 2009, rok słowackiego, bez słowackiego w środkach finansowego przekazu. Nawet nie wznowiono Kordiana z udziałem Michała Żebrowskiego i reżyserii Englerta. I coś jest na rzeczy, że zakłamuje się nie tylko polityczne wydarzenia, nie tylko historyczne wydarzenia, ale także kulturowe, prawda? Więc coś z tym też należałoby zrobić. To jest jedna część. Druga część mojej króciuteńkiej wypowiedzi to jest taka, że oboje rodzice urodzeni w Lwowie. Mój ojciec i moja mama skończyli Uniwersytet Jagielloński, a ojciec był także w Orlęcie Lwowskim, więc za to bardzo serdecznie dziękuję. Skoro jestem na świecie, znaczy przeżył, ale był bardzo ciężko ranny w bitwie pod Choroszynicą i na grobie jest odznaka Orląt, kopia tej odznaki Orląt, którą mu przyznano. Grób był trzykrotnie dewastowany, ale ta odznaka przetrwała, bo zrobiliśmy duże powiększenie, długie takie umocowanie i nie udało się tego zniszczyć. Także chciałam jeszcze raz w imieniu tych, którzy zginęli, tych, którzy przetrwali, tych, którzy jeszcze żyją, czyli wszystkich, którzy pamiętają zwycięstwo pod Lwowem, podziękować serdecznie za przypomnienie tego właśnie, co się dzisiaj należałoby obejść jakoś uroczyście w Gdańsku. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja dziękuję za te słowa. Powiem tylko tyle, że rzeczywiście o wielu ciekawych wydarzeniach wiem, że nie ma informacji. To samo mówię zawsze o filmach, bo jednak obecnie kształtowana świadomość, zwłaszcza młodego pokolenia, przez różne filmy, produkcje telewizyjne, nie ma serialu o ludobójstwie na Kresach Wschodnich. Jest taki niezależny teatr Starnowa, teatr chyba tu i teraz, taki ma tytuł, gdzie wystawił za własne pieniądze, z własnej inicjatywy sztukę Ballada na Wołyniu. I polecam tą świetnie wydaną sztukę. To jest teatr, który jeździ i w różnych salach wystawia te części. To jest bardzo ciekawe po prostu, co robią. Ale to są niezależne, no nie mamy. Natomiast właśnie w tej książce najnowszej pisze, jakie filmy powstają w innych krajach. No, na przykład Ukraińcy pokazują Banderę jako bohatera Romana Szumewicza. Równocześnie Niemcy, no tu znowu te takie moje wątpliwości, pokazano wiele filmów, które no, przyznają, że Hitler był zły, tak? Ale równocześnie lansują tezę, że ofiarami wojny byli Niemcy. No ten film Wilhelm Gustloff jest bardzo dobrze zrobiony, ale on nie pokazuje na przykład innych rzeczy, to samo ucieczka z Mazur, to samo Drezno, o zbombardowaniu Drezna. I dzisiaj młody człowiek, co zresztą też pisze w Gazecie Polskiej, w Niemczech, jak widzi to, no to tak mówi, Hitler był zły, ale kto ginął? No ginęli Żydzi i Niemcy. Już w ogóle nie ma śladu po latach. Natomiast nie wiem dlaczego strona polska nie chce kręcić filmów na ten temat. Nikt nie zakazuje i nie zabrania. Teraz dopiero powstała bitwa warszawska Hoffmana, przyznam się szczerze, jeszcze nie oglądałem, ale są na przykład Orlęta Lwowskie, są takie rzeczy jak choćby różne inne wydarzenia II wojny światowej. Tam pisałem też o Tobruku, jedno z największych polskich zwycięstw. Czesi, których tam był zaledwie batalion,
nakręcili bardzo dobry film o Dobruchu. Widziałem ten film. No więc Czesi potrafili o swoich żołnierzach pod Dobruchiem nakręcić, ale Polacy o brygadzie, która walczyła pod Dobruchiem, nie nakręcili. Więc to jest często ta autocenzura, że często artyści, reżyserzy, poeci, pisarze sami nie chcą. To jest jakiś taki lęk w ogóle przed wyjściem z tą tematyką, obawa, że ktoś skrytykuje. No więc zawsze się czepiają bitwy pod Grunwaldem, najprościej, bo wszystko już zostało powiedziane. Więc nieraz trzeba wywierać pewną presję, żeby pokazywano to, co naprawdę się działo. No i to jeszcze dwa pytania mają. Takie pytanie z dzisiejszej rzeczywistości. Ksiądz ma duży ogląd, dużej grupy ludzi. Skąd jest taki fenomen Rzeczypospolitej, że tylko jedna osoba upomniała się o obronę Biblii? Rysiek nawet, mój przyjaciel. I skąd? Nie wiem, co to jest. Znaczy, chodzi o to, że on jedyny oskarżył i Dodę, i Nergala o znieważenie uczuć. Skąd się to bierze, że to tylko jeden człowiek robi? Znaczy, o ile ja pamiętam, no były bardzo dobre wypowiedzi kilku księży biskupów na temat szargania Pisma Świętego, tylko myślę, że często jest też tak, że w innych krajach pewne rzeczy byłyby nie do pomyślenia, bo opinia publiczna byłaby tak jednoznaczna, że ktoś by nie wyszedł z tą sprawą. Na przykład, no nie wyobraźmy, żeby w Izraelu ktoś powiedział, że nie było Holokaustu Żydów, albo znieważył jakieś emblematy religii mojżeszowej, no bo on by został starty z powierzchni ziemi, czy polityk, czy artysta. U nas jest pewne przyzwolenie. Ja myślę, że ono wynika z pewnego tezy lansowanej, co jest taką moją teorią, że no, nazwijmy to pewne środowiska związane z wiadomą gazetą codzienną, ciągle próbują lansować tezę, że Polacy to jest taki głupszy naród. To znaczy on wymaga jakichś takich światów, przewodników, którzy mówią, to jest dobre, to złe, to macie robić, nie macie robić. A że wszystko to, co się ciągnie z tym hasłem Bóg, honor, ojczyzna, no to jest nie dzisiejsze, nieeuropejskie i tak dalej. I myślę, że tutaj jest, no jest jakieś przyzwolenie na tego typu działania, bo znieważenie Pisma Świętego, no nie wyobrażam, żeby ktoś Koran podał, no bo by go od razu tam dopadły jakieś inne grupy. To nie chodzi o to, że tu mają powstać takie same samosądy, nie? Tylko chodzi o to, że pewnych rzeczy się nie rusza i nie dotyka. Na przykład dostałem propozycję do pisania gazety, wręcz przeciwnie. Dobrze, że nie napisałem jeszcze pierwszego felietonu, bo jak zobaczyłem okładkę, że tam pan Tusk podaje komunię świętą Kaczyńskiemu, no to w życiu bym nie napisał i ta gazeta padła. Więc widać wyraźnie, że jeżeli ktoś z taką głupotą wychodzi, no to reakcja była właściwa. Od razu iluś publicystów odmówiło współpracy z tą gazetą. Terlikowski też takie dał oświadczenie. I Cęckiewicz. Ja na szczęście nie zdążyłem nawet napisać jednego felietonu, a też dostałem propozycję, bo jak zobaczyłem kładkę, to w ogóle nie ruszyłem się z tą sprawą. Więc w pewnych momentach trzeba wyraźnie powiedzieć nie. Natomiast co innego jest krytykowanie, jeżeli katolik dla dobra Kościoła porusza trudne sprawy, to jest sprawa wewnętrzna. Ale jeżeli poucza ktoś, jak katolicy mają żyć, a sam nigdy do Kościoła nie chodzi, to co to w ogóle za nauczyciel jest? No, gdzie są właśnie najlepsi specjaliści od Kościoła? No, w tych mediach, które na co dzień szargają wartości katolickie, to jest niewiarygodne. Natomiast oczywiście środowiska katolickie, ludzi związanych z Kościołem, nawet nie do końca tak ściśle, jeżeli krytykują i chcą odnowy, to oni to robią dla pewnych pozytywnych celów, a nie dlatego, żeby poszargać tak, co z podarcia Pisma Świętego wyjdzie. No to nie wiadomo, że to jest rzecz, która jest godna potępienia.